27 marca w Zamarskach miała miejsce akcja Posprzątaj świat na wiosnę. Uczestnicy posprzątali kilka ulic w swoim sołectwie. W sumie zebrali 25 worków odpadów. Dzięki projektowi Futbolowy Kopiec Stowarzyszenia Miłośników Zamarsk w parku rekreacyjno-sportowym zorganizowane zostały turnieje w piłkę nożną uliczną o Puchar Sołtysa. Uczestnicy rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych. Turnieje cieszyły się dużym zainteresowaniem miłośników futbolu. Od 17 lipca w Zamarskach i Kończycach Wielkich ruszyło kino plenerowe. W każdą sobotę na wielkim ekranie wyświetlane były bajki z Bolkiem i Lolkiem, Reksiem i innymi bohaterami kultowych bajek ze studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. W Zamarskim Parku miała miejsce premiera filmu Wędruj szlakiem za Kicakiem, zrealizowanego przez Zamarski TV. Podczas tego uroczystego wydarzenia, ku zaskoczeniu wszystkich, zostały wręczone filmowe Oscary. 25 września w karczmie u Źródełka w Zamarskach odbył się trzeci turniej o Puchar Sołtysa w piłkarzykach. 5 września odbył się coroczny MTB Lutnia Bike Marathon, który tradycyjnie zgromadził wielu pasjonatów dwóch kółek. W niedzielę 26 września odbyło się zamarskie biesiadowanie połączone z odsłonięciem gwiazdy w Alei Gwiazd Miłośników Cieszyńskiej Pieśniczki Ludowej. Tego dnia została oficjalnie otwarta fontanna solankowa. Nie zabrakło pięknych występów, między innymi zespołu regionalnego Brenna imienia Józefa Macha oraz strefy kulinarnej z pysznymi plackami z blachy oraz kołaczami. 13 września odbyło się zebranie wiejskie, na którym zostało poruszonych wiele tematów ważnych dla sołectwa.